Na pewno chcemy wybudować duży obiekt dydaktyczny i go porządnie wyposażyć dla naszych informatyków. Uważamy, że ten segment lekarski nauk okołomotycznych został dobrze zagospodarowany, szkoła motyczna nam go wzmocni. Natomiast uważamy, że w najbliższym czasie powinniśmy to szybko przystąpić do budowy takiego obiektu, dużego laboratorium nowych technologii informatycznych, by sprawdzić, a to jest też rynek pracy i obszar stosunkowo dobrze zapowiadający się, jeśli chodzi o tą sferę dydaktyczną. Taki chcemy wybudować. Nie wiem, czy nam się starze, tylko powiedziałem o takim Tłumczyka, bo ja niezmiennie studentom opisuję od kilku lat, że budujemy halę sportową, tak, z prawdziwego zdarzenia. Państwo wiecie, że ja darzę szczególną miłością żeńską siatkówkę, sport akademicki. Uważam, że porządny uniwersytet, a taki chce być, nasz uniwersytet powinien mieć drużynę nie amerykańskiej koszykówki, ale siatkówki żeńskiej, która sobie dobrze radzi na parkietach pierwszej ligi, mamy ambicje awansu, ale też chcemy, by nasi studenci mieli właściwe warunki do uprawiania sportu, takiego akademickiego, nie wyczynowego, ale właściwego. Ale na te sale dydaktyczne dla informatyków, gdzie te sale mogą powstać, albo budynek? Będziemy ją budować, taki mamy zamiar na dawnym OZMS-ie, tak użyłem takiego skrótu myślowego, czyli na tej działce prawie hektarowej, która jest przy ulicy Oleskiej. Ale tam ostatnio pan mówił, że pan chce tam postawić salę gimnastyczną dla studentów. Tak, tam się zmieści i sala gimnastyczna, tam się zmieści laboratorium, budynek naukowo-dydaktyczny. To jest prawie hektar działki dla informatyków. Tam się zmieści dom kultury senioralnej, który będziemy budowali wspólnie z prezydentem. I tam się zmieści też stołówka studencka. A te pieniądze będą wsparciem też dla pomologii? Dla pomologii? Nie wiem, czy w tej drugiej części być może będzie można wykorzystać specjalnie dedykowane pieniądze dla. Ten projekt pomologii ma dwa elementy. Ten taki biznesowy w Pruszkowie, tam nie można korzystać z całej pomocy publicznej, tych pieniędzy tam nie będzie można wykorzystać. Natomiast w tej części laboratorium, które będziemy budowali przy ulicy Czaplaka, na to są środki, gdyby zabrakło, z całą pewnością będzie można wykorzystać te środki do zakupu aparatury naukowo-badawczej dla naszych biologów, botaników, przyrodników, mówiąc bardzo ogólnie.